Dzień dobry, gościem OX.pl jest pan Adam Leda. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Były gospodarz browaru, mogę tak powiedzieć? Oj, bardzo dobrze powiedziane. W punkt. No dobrze, no to tak. Dużo kontrowersji jest w mediach, ale zostawmy je na momencik. Co pan uważa za swój sukces w tym miejscu i może w innych miejscach, w których pan działa? No, początkowo dość łatwe pytanie się wydawało, ale potem pan to rozbudował. Co ja uważam za swój sukces? No, z całą pewnością to, że jeśli browar miał być zamknięty bezpowrotnie na koniec 2020 roku, to tak się nie stało. I to jest mój sukces. Natomiast cała reszta, no to już jest kwestia definicji, to jest kwestia pewnych podsumowań. Ja podążałem swoją drogą, swoją wizją, o której wszyscy wiedzieli, bo o tym mówiłem powszechnie, zresztą zwłaszcza u was, nie? Z panią redaktor, z panią Martą. No a dzisiaj jest inny świat, inna jakość, inna droga. No i będziemy to oceniać pewnie, w którą stronę to zmierza. Natomiast mi się wydaje, że ja umiem rozdzielić życie biznesowe, które miałem. Ja całe życie zajmowałem się IT, przemysłem, a sprawy związane z szeroko rozumianą choreką. A ja też tak rozumiem produkcję piwa. To jednak jest pewien rodzaj gościnności. Budowałem bardziej z pasją i po to, żeby zbudować pewną jakość. Bo za jakość ludzie zapłacą. Jak nie ma jakości, nikt nie zapłaci. A przy tak małym browarze, jakim jest browar Zamkowy Cieszyn, bo on jest mały, on wygląda, że jest duży, ale w istocie jest mały, on jest kategoryzowany jako mały browar. Ta produkcja nie może przekroczyć 200 tysięcy hekto i to lokuje browar w tym obszarze małych, tak zwanych małych graczy rynkowych i to determinuje potencjalne strategie rozwoju, nie? Bo tutaj strategia typu dużo i tanio, po prostu nie ma żadnych szans, nie? Trzeba pracować nad marką, trzeba pracować nad marżą i nad jak najwyższą średnią za hektolitr, nie? Mogę potem oczywiście to rozwinąć. Podwoił pan sprzedaż, czy jest wręcz przeciwnie? Jak pan na to patrzy? Mam na myśli też te zarzuty, które gdzieś były w tych liczbach stawiane panu. No, nie spotkałem się z zarzutami dotyczących liczb, dlatego że no, z Excelem trudno dyskutować. Browar za swojej samodzielności, czyli to było 5 lat przed przejęciem, próbował rozwinąć swoją linię produktową i to się zamykało kwotą około 6 milionów złotych przychodów, plus minus. No i główny brand browaru, czyli Nieśmiertelne Brackie, jak wszyscy wiecie, nie było przedmiotem transakcji i zostało wkomponowane w portfolio grupy Żywiec i nadal jest produkowane, chociaż tam też miało być zamykane, otwierane, już różne były tam te plany, natomiast wiemy, że na dzisiaj jest nadal robione pod nieco zmodyfikowaną wersją, ale jestem przekonany, że nadal są klienci, którzy widząc to charakterystyczne logo i nazwę, kojarzą to nadal z Cieszynem, mimo że nie jest robione w Cieszynie. Natomiast myśmy w zeszłym roku sprzedali piwa za 24 miliony złotych prawie, czyli to jest 4 razy więcej niż, a nie 2. To też wydaje mi się, że liczby mówią same za siebie. Zresztą ja te liczby przytaczałem kilkakrotnie. Nie? To nie chodzi tylko o to, że ja zacząłem gospodarzyć na tym browarze w wyniku decyzji grupy Żywiec takiej ad hoc, tylko ona była przemyślana. To był bardzo trudny okres. To była pandemia i to transakcja się odbyła w środku pandemii. Wiedzieliśmy o tym, że mamy lockdown. Ten lockdown się przedłużał, bo on trwał do drugiej połowy maja. To nie był dobry okres dla naszej branży. Ja mówię szczególnie w sytuacji, kiedy spora część sprzedaży
W naszym przypadku była lokowana w Chorece. Z tego co ja pamiętam, to GZ miał chyba 8% tylko Choreki, a u nas to było prawie połowa, więc tym bardziej dotkliwe konsekwencje. Zamknięcie całej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży hotelarsko-gastronomicznej i cateringowej. Także no, powiedzmy sobie szczerze, że 2021 rok, czyli ten pierwszy rok mojego gospodarzenia, to był ultra trudny moment, bo nie mieliśmy brandu, rynek był zamknięty, przychody w żaden sposób nawet się nie zbliżały do kosztów, nie? No były te trudności, a potem wiadomo, po lockdownie jeszcze wojna i inne rzeczy. No to spójrzmy w przyszłość. Plany na przyszłość, pana marzenia. Moje. Tego nie mogę powiedzieć, ale no ja po prostu robię swoje. Mam cały szereg innych mniejszych projektów. Ja w życiu się już trochę napracowałem. A ostatnie 2 lata to było dla mnie praca na granicy wytrzymałości, bo praktycznie rzecz biorąc, w związku z tym, że jak wiecie, mieliśmy dość mocno rozbudowaną strategię przyjmowania jak największej ilości ludzi na terenie browaru, żeby z jednej strony napędzało to trochę koniunkturę, ale z drugiej strony to jest też bardzo dobry efekt marketingowy, bo wiesz, myślę, że gdzieś przez te lata dwa przewinęło się przez browar między 600 a 800 tysięcy ludzi. Takie są moje wyliczenia. I cokolwiek ci ludzie nie zrobili, to na pewno zostawili parę złotych, ale wyszli z fajnymi wrażeniami i mieli fajny feedback, że coś tam jest coś fajnego, nie? Potem pojechali do swoich domów, do Częstochowy, do Krosna. Ja sam widziałem starsze panie, to szczególnie mnie wzruszało, kiedy wybierały te nasze najdroższe piwa, naszą dumę, czyli te barrel age, szczególnie w oparciu o Portera. Mówiąc, że biorą dla wnuczka, nie? I to było piękne. Natomiast mówię, w tej chwili mam swoje plany, trochę chciałem zwolnić, przyglądam się temu, co się dzieje. Moim marzeniem byłoby to, żeby ten browar przetrwał, ale nie przywiązuję się specjalnie do tego marzenia, bo ja mam bardzo słabą wizję tego, w którą to stronę idzie. Powiedziałbym wektorowo inne od mojej wizji. Kompletnie się tutaj rozmijamy, no ale ja w tej chwili nie mam na to wpływu, w związku z tym, że mogę tylko patrzeć z boku i wcale oczywiście źle nie życzę browarowi, to jest wykluczone. A co do sytuacji, o której pan wspominał na początku, to wiadomo, sprawy toczą się w sądach i sądy będą rozstrzygać. I zobaczymy, co przyniesie czas. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia i też odpoczynku. Adam Leda był naszym gościem. Serdecznie dziękuję, dziękuję Państwu i do zobaczenia, mam nadzieję.